Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z filmikiem o ulubieńcach miesiąca listopada. Także jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to zapraszam Was do oglądania dalej. Bez zbędnego gadania przechodzę od razu do pierwszego ulubieńca. Moim pierwszym ulubieńcem, jak zawsze, jest puder peelingujący z firmy Galenic. I szczerze Wam powiedziawszy, ja cały czas będę polecała ten puder ze względu na to, że on jest fenomenalny. Nie będę już się rozwodziła na jego temat, już nie raz o nim wspominałam. Mogę tylko powiedzieć, że ja nie wyobrażam sobie już w tym momencie mojej pielęgnacji bez tego produktu. Także dla mnie to jest numer jeden i to będzie, wydaje mi się, że ulubieniec każdego miesiąca. Kolejnym produktem jest antyperspirant. Antyperspirant z Basic Lab. Ten, który miałam w którymś pudełeczku, nie wiem czy w Shiny, czy w Chillboxie. I pamiętam, że ten antyperspirant kosztował chyba coś ponad 30 zł, tak mi się wydaje. I pomyślałam sobie, że jak skończy mi się garnier, to spróbuję tego antyperspirantu. I szczerze Wam powiem, że naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. On ma bardzo delikatny zapach, ale tak delikatny, że jest praktycznie niewyczuwalny. Jest to antyperspirant w kulce, jak widać. I szczerze Wam powiem, że naprawdę jest fantastyczny. Radzi sobie świetnie z poceniem. Nie wiem, jak to będzie w lato, bo w tym momencie widzicie, jaką mamy pogodę za oknem. Natomiast szczerze Wam powiem, że radzi sobie bardzo fajnie, jest przyjemny. I co najważniejsze, on mnie nie uczula. A wiele, wiele antyperspirantów ma to do siebie, że moja wrażliwa skóra zostaje podrażniona, dostaje uczulenia i wtedy... No wiecie, jak to jest. Jest bardzo nieprzyjemnie, natomiast ten antyperspirant nie robi czegoś takiego, nie podrażnia mojej skóry, więc jak najbardziej mogę go z powodzeniem polecić. Jest bardzo fajny. Kolejny produkt to produkt, który jest już u mnie na wykończeniu. Zostało go dosłownie niewiele. Jest to żel do mycia twarzy z Neutrogeny. To już jest moje chyba drugie czy trzecie opakowanie tego żelu i powiem Wam, że bardzo go lubię do oczyszczania swojej twarzy. Jest delikatny, nie szczypie w oczy, fajnie oczyszcza i to naprawdę dogłębnie oczyszcza pory. Więc nawet jeśli mam jakiś mocniejszy podkład typu właśnie Double Wear, to on sobie fantastycznie z tym radzi. Po demakijażu takim pierwszym płynem micelarnym myję twarz właśnie tym żelem. I on tak naprawdę już całościowo rozpuszcza i usuwa ten makijaż, który ewentualnie gdzieś tutaj powchodził mi w pory i tam został. Także fantastyczny produkt, przyjemnie pachnie, ma wygodną pompeczkę, jest naprawdę super wydajny, bo już jakiś czas mam ten produkt. Także gdy go skończę, to już lecę do drogerii i kupuję kolejne opakowanie. I co, przechodzimy teraz do ulubieńców z kolorówki. Pierwszym produktem jest puder Lock It z Kat Von D w odcieniu Translucent. Ja mam akurat w tym momencie taką miniaturkę tego produktu, natomiast jest bardzo fajny, ładnie wygląda pod oczami. I szczerze Wam powiem, polubiłam się z tym pudrem. Jest fajnie, delikatnie zmielony. On jest naprawdę taki bardzo miałki, nie wiem czy takiego słowa mogę użyć. Natomiast szczerze Wam powiem, że bardzo sobie fajnie radzi. No ja go głównie stosuję tutaj pod oczami, ze względu na to, że jednak w tej strefie te potrzebuję odrobinę większej takiej wykończenia matowego. O, może tak, bo moja strefa też się szybciej wyświeca. Natomiast bardzo fajny produkt, ja go lubię i szczerze Wam powiem, że na te moje potrzeby ta miniaturka z pewnością jeszcze mi na dłuższy czas starczy. Natomiast drugi produkt, którego tak naprawdę najczęściej używałam też w tym miesiącu i stał się on moim takim ulubieńcem akurat tego miesiąca, jest to pomada z Vibo. Ta moja pomada jest w odcieniu Soft Brown, czyli to jest jedyneczka. I powiem Wam, że w tym momencie, jeśli chodzi o taką pogodę, jaką mamy teraz jesienią, no to dla mnie ta pomada jest niezastąpiona, bo wiecie, o co chodzi. Czasami jest tak, że gdzieś tam nam kropi deszcz, czy jest jakaś mrzawka, czy coś takiego. I jednak te brwi są jakoś tam narażone też na starcie, ścieranie. Wiecie, o co chodzi. Chyba każda kobieta, która maluje brwi, wie, jaki to jest problem, jeśli mamy jakiś niezbyt trwały produkt. Także malując swoje brwi pomadą z Vibo, mam pewność, że te brwi po prostu zostaną. Tak jak je narysuję, że tak powiem, wymaluję, one tak zostaną ze mną przez cały dzień. Dlatego ta pomada trafiła w tym miesiącu do moich ulubieńców.
Idę jak burza, zostały mi 3 zapachy. Pierwszym zapachem takim, którym otulam się na co dzień, jest to nowy zapach z Yves Rocher. I to jest zapach Nude Vanille. Wybaczcie, ale u mnie francuski leży po prostu i kwiczy. Jest to tak naprawdę nowość. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, zmysłowa wanilia? Chyba tak. Jest to nowość od Yves Rocher, którą już możemy jakiś czas używać, się tą nowością cieszyć. Jest to bardzo słodki zapach, ale uprzedzam Was, bardzo słodki. Natomiast dodatkowo bardzo otulający. Czuć wanilię, owszem, ale czuć jeszcze tutaj coś takiego a la marcepan. No, super słodki, przyjemny, otulający zapach i szczerze Wam powiem, że na listopad bardzo lubiłam się tym zapachem otulić. Jest bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny, szczerze Wam polecam. I dwa zapachy świec. Szczerze Wam powiem, że paliłam wiele zapachów, natomiast tak najbardziej i najczęściej sięgałam właśnie po te dwa, które Wam teraz pokażę. Pierwszy zapach to jest Goose Creek Jingle Bells, taki szaro-niebieski kolor wosku z przepiękną etykietą, jak on się nazywa? Z przepiękną etykietą renifera z saniami i to jest naprawdę przyjemny, ciepły, słodki, otulający zapach. Trochę jak wata cukrowa, trochę jak kandyzowane owoce, czuć tutaj morele, także naprawdę bardzo przyjemny zapach. Bezproblemowe palenie i tak naprawdę po tę świecę sięgałam w sumie najczęściej. Natomiast druga świeca, po którą równie często sięgałam jak po poprzednią, jest świeca z Yankee Candle i to jest Sweet Nothings. To ta świeca, o której mówiłam Wam w ostatnim filmie, że jest to taka świeca, którą naprawdę bardzo lubię i przypomina mi dzieciństwo. I to jest właśnie taki moment, w którym najbardziej lubię palić tę świecę, bo ona jest tak otulająca i tak przyjemna, że naprawdę uwielbiam ten zapach i mogłabym ją palić cały czas, zwłaszcza właśnie, gdy za oknem jest tak niezbyt przyjemnie. No fenomenalny, fenomenalny zapach, co ja Wam mogę powiedzieć. Jeśli macie możliwość powąchania gdzieś tego zapachu, to od razu bierzcie, wąchajcie i zobaczycie, o co mi chodzi. I co kochani, dzisiaj bardzo szybko przebrnęłam przez ulubieńców miesiąca. Jestem ciekawa, jacy są Wasi ulubieńcy listopada. Piszcie koniecznie w komentarzu, co się u Was sprawdziło. I tak, żegnam się z Wami kochani i widzimy się już w kolejnym filmie, jak zwykle w środę. Do zobaczenia, pa, pa!